pod wspólnym adresem. Na pewno nie jest dobrym biznesem. Gdzie radości, smutki, poranne pobudki, kolejki do łazienki, puste półki, lodówki. Cwani, narwani, zameldowani, testamentem spisani, zameldowani, nadąsani, zakochani, zameldowani, bez wyboru, razem w tę grę zagrali. Cwani, narwani, zameldowani, testamentem spisani, zameldowani, nadąsani, zakochani, zameldowani, bez wyboru, razem w tę grę zagrali. Synuś. Tatuś. 10 000 potrzebuję. I mam 3 miechy na spłatę. 3 miesiące. 100 dni. 10 000. To daje 100 zł dziennie. Da się załatwić. Czyli pomożesz mi? Oczywiście, że ci pomogę. Załatwię ci pracę i se zarobisz. Nie pożyczysz. Pewnie, że nie pożyczę. Hej, tato. Jak ci idzie? Pawełek, trochę mnie splątało. No? Czy te żyłki muszą być takie cienkie? A te haczyki muszą się tak haczyć, kurwa? Zostaw to, mówiłam ci, że ci pomogę. Już mi pomogłaś wybrać wędki. Kto to widział, takie łamiące się badyle, o? O, pani znowu tutaj. Przyzwyczajaj się. Wszyscy się przyzwyczajajcie. Będę tu równie często jak wy. No wiesz, to mieszkanie należy do mnie w takim samym stopniu jak do każdego z was. Droga pani, ale my jesteśmy tutaj dłużej i mamy trochę większe prawo do tego mieszkania i tej łazienki. Widział pan, ile ostatnio powstało nowych klubów nocnych w okolicy? Wie pan, ja mieszkam przy kościele. Przy kościele? Możesz nam powiedzieć, co to jest? Ja ci powiem, co to jest. To jest telegram z uczelni. Wywalili cię za spanie z dziekanem. Nie moja wina, że ukradli nam ciuchy. Ale pilnować ich miałeś! No, robiłem wideorelację. No i przez tą twoją wideorelację teraz musimy świecić gołymi tyłkami. To poświeć mi tutaj, bo coś się chyba zacięło. To tyłkiem! Dobrze, że ja jeszcze do ojca nie pojechałem, bo ominęły mnie niezłe atrakcje. Nachyl się, to cię żadne atrakcje nie ominą. Spodziewałem się. Nie wątpię. A ty co, zębów nie umyłaś? Okej, tego się nie spodziewałem. No dobra, to co mam robić?